Dzień dobry, witam wszystkich miłośników perfum. Dzisiaj przychodzę się pochwalić. Pochwalić się faktem, że marka Barbery posłuchała moich dobrych rad. Od wielu lat mówię, od wielu lat piszę, że dziwi mnie fakt, że marki nie wykorzystują swojej tradycji do tego, żeby promować po prostu siebie i swoje produkty. No i przeżyłam duże zdziwienie kilka dni temu, kiedy znalazłam film, który w rankingu internetowym jest jednym z trzech najlepiej, albo tak, trzecim najchętniej oglądanym filmem reklamowym teraz w okolicy tych świąt właśnie 2016 roku. Kiedy zobaczyłam tytuł, bo tak ten ranking wyglądał i po prostu tam były tytuły tych filmów i w tym tytule było, powiedzmy, przetłumaczę, opowieść o Tomasie Barberym, to już wiedziałam wszystko. Wiedziałam, jaki to będzie film i wiedziałam, że będzie świetny. I wiedziałam, że zasłużenie znalazł się w tym zaszczytnym gronie najchętniej oglądanych filmów. Co? Oczywiście to, że Tomas Barber, że marka Barbery posłuchała moich dobrych rad, to jest taki żart, ale cieszę się, że nastąpił jakiś odwrót, jeśli chodzi o marketing, o sprzedaż, o promowanie. Barbery mówi o tym już od dawna. Robiłam recenzję tych perfum i wtedy to dość dokładnie wyjaśniałam, więc w opisie filmu dam linki do bloga, w którym opisałam markę Barbery i te jej najciekawsze historie, do mojego filmu o tychże perfumach i do tego filmu, który był praprzyczyną tego, żeby zrobić ten film dzisiaj dla Was. I cóż to był za film? Otóż jest to właśnie opowieść o dziejach Tomasa Barberego, twórcy tej marki. To był człowiek, który nie wywodził się z wyższych sfer, po prostu był zwykłym synem farmera, który pracował w sklepie. I w tym sklepie, ponieważ miał otwarty umysł i najprawdopodobniej był bardzo bystrym człowiekiem, bardzo wiele rzeczy zaobserwował, no i wiele rzeczy go zafascynowało. Zafascynowały go tkaniny. Do tego stopnia, że w pewnym momencie sam chciał stworzyć tkaninę, która jest odporna na warunki pogodowe. A jakież to są te warunki pogodowe w Anglii? No więc woda, deszcz padający, taki przysłowiowy, nieustanny deszcz. I zrobił tkaninę, gabardynę. I właśnie jej fragment znajduje się tutaj na tym flakonie. I przy okazji właśnie tego produktu, tam w materiałach prasowych była taka informacja, jeśli umie się czytać między wierszami, to znajdzie się taką informację, że marka Barbery idzie w nowym kierunku, przyjęła nową strategię i ma bardzo, bardzo duże ambicje. Myślę, że ma tak duże ambicje, że to już moja interpretacja, że chce się znaleźć gdzieś tam w tej czołówce najważniejszych marek świata. Myślę, że mierzy tak wysoko, jak usytuowana jest wysoko Chanel i Dior, bo to są marki oczywiście rozpoznawalne i bardzo zacne, natomiast nie wiem, czy Barbery w takiej powszechnej świadomości aż tak wysoko się plasuje i czy w ogóle istnieje. Więc ambitny, zaszczytny cel i ja tylko tej marce kibicuję. I kiedy przeczytałam kiedyś te materiały, potem zobaczyłam ranking, zobaczyłam tytuł filmu i wtedy widać było tą konsekwencję, że idą do przodu i chcą czerpać z tradycji. I to widać właśnie w tym flakonie. Gabardyna, korek od tręcza. Na kartoniku są te typowe motywy tej prążkowanej, nieprzemakalnej tkaniny, a filmik jest o epicką opowieścią o Tomasie Barberym. Tak bardzo epicką, że ludzie mówią, że ta reklama im przypomina trailery filmów fabularnych, jakichś takich robionych z rozmachem opowieści, bo ta reklama jest zrobiona z rozmachem, bo zatrudniono do powstania tego filmu bardzo znane hollywoodzkie gwiazdy, chociaż nie na tyle rozpoznawalne, żeby miały status celebryty, ale bardzo znane twarze, także naprawdę świetnie się ten film ogląda, ja go oglądałam kilkanaście razy. Ale myślę, że warto teraz przejść do tego, jak to jest z tymi perfumami u Barberego. Ja zetknęłam się z perfumami Barberego no gdzieś tak kilkanaście lat temu, zostały mi wypożyczone i wtedy pierwszy raz powąchałam perfumy Barbery London. Tu już musicie wiedzieć, że ten London, który teraz jest w sklepie, w tym kwadratowym flakoniku, w takim ala kocyku brązowo-beżowym, to nie jest ten London. To są te pierwsze perfumy, które dzisiaj po prostu się nazywają Barbery Classic.
I te perfumy już wtedy przykuły moją uwagę taką ciekawą kompozycją, która niczym nie przypominała tego, co było na rynku wśród modnych perfum. A są to perfumy z 1981 roku, a jednocześnie nie były na tyle klasyczne, żeby były niezrozumiałe i no, po prostu budziły taki troszeczkę opór. Były to dość nowoczesne perfumy, ale nie na tyle jakieś takie rozpoznawalne i nie na tyle przykuwające uwagę, że nie stały się takie wszechobecne, natrętne. Gdzieś tam sobie powolutku budowały swoją pozycję rynkową. I one po dziś dzień są w sprzedaży. Od tego czasu marka Barbera od lat 80. zrobiła no, bardzo dużo tych perfum, gdzieś tak pomiędzy 50 a 60. No ja mam na przykład takie perfumy. To jest Flanker Brit. Red Brit konkretnie. I tu mamy rabarbar i wanilię i imbir. Przy czym, no i bardzo dobrze pachną zimą. Ja sobie je naniosłam tutaj. Całkiem dobrze się mają. Przy czym trzeba zaznaczyć, że często w motywach, w perfumach Barberego pojawia się motyw brzoskwini. Tu tej brzoskwini nie mam. Ale była też porzeczka, czarna porzeczka, też była takim bardzo modnym trendem. To jest miniaturka, perfum Barbery Touch. I był Touch dla kobiet i był Touch dla mężczyzn. Miały bardzo zbliżone flakony, drewniany korek i taki ścięty stożek, tak się chyba nazywa ta szklana część. W tym przypadku damskiego produktu ta szersza podstawa jest na dole, w przypadku męskiego jest ona wyżej, czyli zwężony ku dołowi, a korek identyczny. Czarna porzeczka, jeśli chodzi o damskie perfumy. No, oczywiście świetnymi perfumami z kolei z lat 90. były perfumy Weekend. No i właśnie ten London i ten Weekend to były te pierwsze perfumy, z którymi się zetknęłam. Muszę przyznać, że już wtedy bardzo dobrze odbierałam te perfumy, ale one nie miały w ogóle u nas dystrybucji, także one w ogóle nie istniały. Może ktoś, kto gdzieś tam jeździł do Anglii, miał świadomość istnienia tych perfum, natomiast no, jeśli czegoś nie ma na półkach w tych popularnych i rozpoznawalnych wielkich sieciach handlowych, to tym produktom jest trudniej. I myślę, że Barberemu też przez to było bardzo trudno. Więc ja mu kibicuję w tych ambitnych planach, żeby teraz się udało zaistnieć tej zbiorowej świadomości. No, a na przykład tych konsumentów, którzy, dla których taką najwyższą półką jest Calvin Klein i poza nią nie wychodzą, albo na przykład Hugo Boss. Ja myślę, że oni mierzą do tej stosunkowo młodej klienteli, chcą jej zaproponować coś współczesnego, modnego, a niekoniecznie takiego wszechobecnego. I takie właśnie są te perfumy My Barbery. Ja już je mam dość długo i na początku trochę miałam problem z zaszufladkowaniem ich, bo wydawało mi się takie bardzo współczesne. Ja bym je określiła jako coś pomiędzy C. Armaniego, La Vie Belle, ale oczywiście zrobione przez Francisa Kurki Diana, więc to już wygląda wszystko zupełnie inaczej, jest na jakby na innym poziomie warsztatowym, o tak bym powiedziała, więc noszę je zamiennie z Mastem. Zakładam je wtedy, kiedy idę powiedzmy gdzieś między takich ludzi, którzy niekoniecznie są wielkimi pasjonatami perfum i nie chcę pachnieć jakimś takim oldschoolowym produktem, dziełem, który będzie niezrozumiały i może nawet budził nieco niechęć, tylko właśnie czymś takim współcześnie brzmiącym, znajomo. No i to są strasznie trwałe perfumy, ale ja sobie jeszcze raz je tu naniosę, bo naprawdę zima to jest dla nich wymarzony czas. No bardzo ładne, bardzo takie rasowe. Myślę, że bardzo ważną linią, jeśli chodzi o perfumy Barberego, to są te stosunkowo nowe kreacje, linia The Beat, linia The Body. Dużo się o nich mówiło, one były obecne w bardzo wielu miejscach, gdzieś tam w internecie, na blogach. No w filmikach to już nie wiem, może różnie, ale gdzieś tam w prasie, na Instagramie. No taki dość szczególny, minimalistyczny flakon w przypadku jednych i drugich perfum. Nie wiem, czy znacie te perfumy, czy znacie tą markę. No chociaż, o właśnie, taki szaliczek w pewnym momencie był powrót właśnie na te motywy rodem z Barberego. To być może wtedy takie zainteresowanie tą marką się odnowiło, pojawiło, więc myślę, że na pewno wiele osób doskonale zna tą markę i ten właśnie rozpoznawalny motyw. No a jeśli używaliście perfum, to dajcie znać, które Wam szczególnie przypadły do gustu, czy i co o nich sądzicie po prostu. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.